Rząd zamierza wprowadzić 97% podatek od gwarancji pochodzenia, jakie sprzedają elektrownie korzystające ze źródeł odnawialnych. Projekt trafił już do Senatu i nawet sprzeciw Senatu zapewne tutaj nie pomoże. Ten podatek będzie obowiązywać. To tylko kolejny z bardzo wysokich podatków nakładanych na energetykę odnawialną w ostatnich miesiącach. Oczywiście te pieniądze finansują obniżkę rachunków za prąd gospodarstw domowych, ale ich efektem ubocznym jest to, że mamy dziś do czynienia z ogromną niepewnością legislacyjną na rynku energetyki odnawialnej, która doprowadza do wyciskania polskiego biznesu z tego sektora. Banki oczekują wyższych stóp procentowych i większych zabezpieczeń. Są w stanie też finansować mniejszą część projektu, o ile do tej pory były w stanie kredytować nawet 80% projektów, na przykład farmy fotowoltaiczne. Dziś już część przedsiębiorców nie dostanie kredytu większego niż 50% tej inwestycji. Polskich przedsiębiorców często na to nie stać i lukę po nich zaczynają wypełniać zagraniczne fundusze inwestycyjne czy fundusze emerytalne, które kupują te aktywa, których nie są w stanie zrealizować polscy przedsiębiorcy. W związku z tym mamy dziś paradoksalną sytuację, gdzie rząd bardzo mocno ingerując na rynku energetyki odnawialnej wypycha polski biznes i toruje drogę dla funduszy zagranicznych. Zapewne nie to było celem polityków, ale o tych konsekwencjach pewnie też nie pomyśleli, co widać w projekcie, który jest w tej chwili w Senacie.